Siemano, jest Elemenek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie tutaj dobić 60 level. Jest to około 400 tysięcy expa, którego muszę wbić, a jedna taka skrzyneczka z kosami na przykład to jest 18 tysięcy. Więc otworzymy sobie na przykład taką skrzyneczkę z kosami i zaraz sobie pójdziemy na inne, bo to oczywiście skrzyneczka nie odda. Wydaje mi się, że otworzymy sobie trochę tych droższych dzisiaj, typu na przykład set premium, ewentualnie jeszcze ekskluzyw i od tego sobie może zaczniemy. Czy z ekskluzywa nam coś ciekawego wyleci? No to jest w sumie tylko 3000 expa, ale mamy spoko profit, więc jeszcze jedną bym sobie otworzył. 21 zł, oj, testowe otwarcie, ale dobrze, w sumie kliknąłem to testowe otwarcie. Lecimy sobie, co nam tutaj teraz wyleci z ekskluzywa. Mam nadzieję, że po tym testowym otwarciu coś dobrego. No i mamy coś dobrego po tym testowym otwarciu. Jest zameczka Asimov. Dobra, przejdziemy sobie na kolejną skrzyneczkę. Może teraz coś ciutkę droższego, niech to będzie skrzyneczka premium, a pojedynczo tak niech będzie 3500 expa, ładnie level leci. No, raczej będzie ciężko wbić 60, ale może w następnym odcinku, jak nie w następnym odcinku, to na pewno w następnym tygodniu, bo jest bardzo dużo filmów z G4 zaplanowanych jeszcze na przyszły tydzień. No i w sumie do końca tego miesiąca też jest ich bardzo dużo. A już jutro bardzo ciekawy film, nie będę na razie zdradzał, też będą skrzyneczki, ale nie powiem jakie. Ustawcie sobie przypomnienie albo nie wiem, budzik, cokolwiek, zaznaczcie dzwoneczek, to jest na pewno bardzo przydatne na godzinę 14:00. No i już jutro bardzo ciekawy film, o którym na razie nie powiem, co to będzie. Zobaczycie sobie sami jutro, jak właśnie wejdziecie w ten film. Mam nadzieję, że taki format materiału Wam się spodoba, ale no, na razie będę cicho. Musicie poczekać jeszcze około 24 godzin od publikacji tego filmu, żeby dowiedzieć się, o co mi chodziło. Otwieramy sobie kolejną skrzyneczkę, a w kolejnej skrzyneczce kryje się emeczka Blood Tiger. Oznacza to, że nie jest ona najlepsza. 646 zł mamy, tylko nie wiem, co ja bym mógł takiego sobie tutaj. Nie wiem, może Richa otworzę sobie razy 4. Co? O, to w sumie. A czekajcie, to jest za 6 skrzynek? Tak, już myślałem, że to jest za jedną skrzynkę, to za 6. Ale dobra, 7000 expo się przyda. Może dobiję chociaż to 95% dzisiaj. Zawsze coś by było fajnie. 137 zł straty. Nie, to otworzymy sobie dwie, żeby tak pieniędzy za szybko nie tracić. Na pewno chciałbym zrobić może jakiś upgrader jeszcze później, ale to zależy od tego, ile nam zostaje na koncie, jakie to będą skiny, bo no takich byle jakich to nie chciałbym w sumie dawać do tego upgradera. Jakieś takie droższe, powyżej 50 zł bym może chciał. Tylko kurde, nie wiem, co tu otworzyć. Dobra, zaryzykujemy sobie 4 razy Fireshock, 4600 expa. A z niego wypada nam Dragonfire. O, i to jest 2 razy Dragonfire Factor, nie oznacza to, że mamy profit. Więc spoko, 350 zł, meczka Hellfire. Czy ona będzie, jak będzie dobry state, może odda? Noel War, no sama meczka oddała, ale ogólnie skrzyneczka nie. I mamy już 93,9. Dobra, to idziemy na te droższe. Ej, ten Famas, czy on tutaj występuje w tej droższej wersji, proszę? Tak jest. Mamy to. Jest ta droższa wersja Famasa, leciutko się odkuwamy. Idziemy na droższe skrzynki teraz. Ojojojojoj, jakby to wyleciało. Dobra, idziemy na te droższe skrzynki, bo tutaj takie nudne, kto tutaj sobie zrobił. Hezik sobie zrobił kosy na 65%. Dobra, otwieramy sobie premium seta. Nie, seta chyba jeszcze nie otwierałem w dzisiejszym filmie, to więc pootwieramy sobie chwilę secika. No i patrzymy, co nam tutaj wypada. A wypada nam AWP Asimov. Okej. 370 zł na plus. No, całkiem spoko. Lecimy sobie z kolejnym. I ja mamy kosę nawet. Nawaja, Case Hardened. Okej. Więc lecimy sobie dalej. Miałem 700 zł na start, chyba, o ile się nie pomyliłem. A teraz mamy już ponad 900. No w sumie to było akurat słabe otwarcie. Nie, ponad 1000 mamy, czy jesteśmy 300 do przodu. Dobra, to pootwieram sobie Luxury Knife'a. 94,6. O, 95. No to na tym możemy dobić. Tylko nie może jakiś słaby skinek polecieć. Dobra, jeszcze może być. Czy to 0,6 dodaje? No po pół levela dodaje, dobra. Po pół levela dodaje, ale taki właśnie nie odda. Ale dobra, jak jeszcze raz taki wyleci, to idziemy z nim na upgradera i zostawimy sobie resztę pieniędzy na jeszcze skrzyneczki. O, ale taki to odda na pewno. I proszę bardzo, 700. No, może jeszcze uda nam się otworzyć. Może nam się uda. No to akurat słaba koska. Lecimy dalej.
Co nam wypadnie w tej skrzyneczce teraz? 23 tysiące expa za jedno otwarcie. To jest bardzo fajne, chociaż ten Hudson zwraca, to ładnie tutaj level leci. W ogóle chciałbym ten 61 level zdobyć w końcu. Bo wiecie co to jest 61 level, może do świąt nam się uda. Możemy sobie otworzyć skrzynię diamentową. I tutaj mamy takie skinki, na którego Oula mamy 0,5%, szczęście to? 0,5% na M4 Oula za 8000 zł, a ja na 0,005 chyba trafiłem AWP Dragon Lore, więc to jest też ciekawe. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze... A, już sobie nie otworzymy. Więc ile mamy? 97 i te. No dobra, coś takiego szybko weźmiemy sobie, co by dało radę otworzyć razy 5. Jak nie poleci nic, to idziemy oczywiście na kontrakt. Jeszcze skoczymy na upgradera. No i na tym zakończymy chyba dzisiejszy odcinek. No tutaj tak średnio bym powiedział. 230 zł straty. No to w jutrzejszym odcinku dobijemy. W jutrzejszym odcinku... Nie, przepraszam, nie w jutrzejszym. W następnym, czyli w niedzielnym odcinku dobijemy, ponieważ... Ponieważ jutro bardzo ciekawy odcinek, tak jak już wspomniałem, o godzinie 14, więc oczywiście ustawiajcie sobie przypomnienia jakieś. No i co, jeżeli nie siądzie, kończę odcinek i właśnie nie siada, więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemano!